No, to jest niezapomniane uczucie, nie spodziewałem się tego. Przyjechałem tutaj, myślałem, że w jakiejś dziesiątce uda się być, no a tu taka wygrana, to bardzo cieszy. Okej, okay. Jak ocenisz ten rok 2017 dla siebie? Wiadomo, sukcesu było całkiem sporo. No, dokładnie, ten rok 2017 był najlepszym rokiem w mojej karierze, dotychczasowej karierze, bo trenuję już od 7 lat. Medal Mistrza Świata to jest coś naprawdę wspaniałego. Bardzo się z tego cieszę, że udało się go zdobyć. No i miejmy nadzieję, że następne lata, a nawet ten sezon będzie jeszcze lepszy. Jak to było z tym skradzionym rowerem po zawodach? No, było wielkie zamieszanie, bo telewizja, prasa właśnie przyszli robić wywiady. Rower został odstawiony gdzieś tam w kąt. No i po 2-3 godzinach po zdobyciu medalu spostrzegliśmy się, że nie ma roweru. No i niestety nie udało się go znaleźć do dnia dzisiejszego. A później też, no, niby mistrzostwa udane, bo tak, medal, za chwilę ten skradziony rower, a na koniec jeszcze złamany bark, tak? No dokładnie, złamałem łojcik z wyścigu Obojcie. ze startu wspólnego. Miałem nadzieję, że jeszcze powalczę tutaj, bo naprawdę mogłem powalczyć, no ale niestety takie jest kolarstwo, taki jest sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, no i ale już miałem przeżycia związane z barkiem, więc wiem, na czym to polega i nie załamuję się. Jestem gotowy do walki i miejmy nadzieję, że to przyniesie efekt. Okay. Dla ciebie ten medal Bergen w ogóle był zaskoczeniem, czy jednak tam po cichu gdzieś sobie myślałeś, że może uda się stanąć na podium? Znaczy, taki medal takiej rangi jest zawsze zaskoczeniem, ale w głowie miałem i jechałem z jednym celem, żeby zdobyć tam medal, bo rok temu się nie udało na Mistrzostwach Świata ani Europy. W tym roku na Mistrzostwach Europy byłem 7. No a w końcu na Mistrzostwach Świata udało się go zdobyć i bardzo się z tego cieszę. Okej, teraz grupa z Luksemburgu, tak? Jak to będzie w ogóle wyglądało organizacyjnie, kiedy tam zaczynasz, tak w ogóle? Dokładnie, zostałem tam wypożyczony. No, będę startował w bardzo dużych, bardzo wysokiej rangi wyścigach, bo z ekipami world tourowymi, czyli z Michałem Kwiatkowskim na czele. No, zobaczymy, jakie jest kolarstwo właśnie w takim oto ściganiu. Miejmy nadzieję, że będzie jak najlepsze. Wiem, że stać mnie na dużo, no, wywalczenie jak najlepszego wyniku, no i miejmy nadzieję, że to się uda. Gdzie w ogóle się przeprowadzasz? Gdzie będziesz miał bazę teraz? Znaczy, aktualnie będę mieszkał w domu, w szkole, w SMS Żyrardów, którą pozdrawiam. Będę mieszkał tutaj na razie, ponieważ chcę skończyć maturę, napisać ją w maju i wtedy wyjadę do Luksemburga mieszkać tam. Okej, a kiedy pierwszy start? Na kiedy masz zaplanowane? No, pierwsze starty moja ekipa zaczyna już koniec lutego, ale ja chcę zacząć w połowie marca, więc miejmy nadzieję, że tak będzie. Jestem zmotywowany do tego sezonu i miejmy nadzieję, że będzie dobrze.